księcia, rozdział 4. Tak oto dowiedziałem się drugiej ważnej rzeczy, że planeta, z której pochodzi, jest niewiele większa od domu. Nie miałem się specjalnie czemu dziwić. Wiedziałem, że oprócz dużych planet, takich jak Ziemia, Jowisz, Mars czy Wenus, którym nadano nazwy, istnieją setki innych, niekiedy tak maleńkich, że bardzo trudno je dostrzec przy pomocy teleskopu. Kiedy jakiś astronom odkrywa jedną z nich, oznacza ją numerem. Nazywa ją na przykład asteroidą 3251. Miałem poważne podstawy, by sądzić, że planetą pochodzenia Małego Księcia jest asteroida B612. Zaobserwowano ją przez teleskop tylko jedyny raz w 1909 roku. A udało się to tureckiemu astronomowi. Przeprowadził wielką prezentację swojego odkrycia na Międzynarodowym Kongresie Astronomicznym. Nikt jednak mu nie uwierzył z powodu stroju, który miał na sobie. Dorośli tacy właśnie są. Na szczęście dla reputacji asteroidy B612 turecki dyktator nakazał swojemu ludowi pod karą śmierci nosić się po europejsku. Astronom ponownie przeprowadził pokaz w 1920 roku, ubrany w wytworny frak. Tym razem wszyscy podzielili jego zdanie. Opowiadam wam te szczegóły na temat asteroidy B612 i podaję jej numer z myślą o dorosłych. Dorośli lubią liczby. Jeżeli im mówisz, że masz nowego przyjaciela, nigdy nie interesuje ich to, co istotne. Nigdy nie pytają, jak brzmi jego głos, jakie są jego ulubione gry, czy zbiera motyle. Pytają za to, ile ma lat, ilu ma braci, ile waży, ile zarabia jego ojciec. Dopiero wtedy wydaje im się, że coś o nim wiedzą. Jeżeli mówisz dorosłym, widziałem piękny dom z różowej cegły, z pelargoniami w oknach i gołębiami na dachu. Nie potrafię wyobrazić sobie tego domu. Trzeba im powiedzieć, widziałem dom za 100 tysięcy franków. Wtedy wołają, ach, jaki piękny. Podobnie, jeżeli powiesz, dowód na istnienie Małego Księcia jest taki, że był śliczny, że śmiał się i że chciał mieć baranka. Kiedy ktoś chce mieć baranka, jest to dowodem na jego istnienie. Wzruszają ramionami i powiedzą, że dzieciak. Ale jeżeli powiesz, planeta, z której pochodzi, to asteroida B612, wtedy uwierzą i dadzą ci spokój ze swoimi pytaniami. Tacy już są. Nie należy mieć do nich o to pretensji. Dzieci muszą być bardzo pobłażliwe wobec dorosłych. Oczywiście my, którzy znamy życie, mamy w nosie cyfry. Miałbym ochotę zacząć tę historię tak, jak opowiada się bajki. Chciałbym powiedzieć, pewnego razu był sobie mały książę, który mieszkał na planecie niewiele większej od niego i bardzo potrzebował przyjaciela. Dla osób rozumiejących życie brzmiałoby to znacznie prawdziwiej, bo też wcale nie mam ochoty, żeby czytano moją książkę jak błahostkę. Opowiadanie tych wspomnień to dla mnie coś bardzo smutnego. Minęło 6 lat, odkąd mój przyjaciel odszedł wraz ze swoim barankiem. Próbuję go tu opisać po to, aby nie zapomnieć. To smutne, kiedy zapomina się przyjaciela. Nie każdy miał kiedyś przyjaciela. Poza tym mógłbym stać się taki jak dorośli, których interesują jedynie cyfry. Również dlatego kupiłem pudełko farb i ołówki. Trudno jest wrócić do rysowania w moim wieku, kiedy jedyne próby podejmowało się jako 6-latek, ale polegały one na rysowaniu zamkniętego i otwartego węża Boa. Oczywiście będę próbował portretować Małego Księcia możliwie jak najwierniej, ale wcale nie jestem pewien, czy mi się uda. Bywa, że jeden rysunek jest do przyjęcia, a drugi już niepodobny. Ze wzrostem Małego Księcia również niezbyt dobrze sobie radzę. Tu jest za duży, a tam znowu za mały. Waham się też co do barwy jego stroju. Szukam po omacku z lepszym lub gorszym skutkiem. Mogę się mylić nawet w bardzo ważnych szczegółach, ale trzeba mi to wybaczyć. Mój przyjaciel nigdy niczego nie wyjaśniał.
Być może sądził, że jestem podobny do niego, lecz ja niestety nie potrafię dostrzec baranka przez skrzynkę. Może jestem trochę taki jak dorośli, chyba się zestarzałem. Rozdział 5. Codziennie dowiadywałem się czegoś na temat planety, odjazdu, podróży. Wiadomości te pojawiały się stopniowo, jako różne przypadkowe uwagi. W ten właśnie sposób trzeciego dnia poznałem dramat związany z baobabami. Również i tym razem zawdzięczałem to barankowi. Jako że mały książę nagle zwrócił się do mnie z pytaniem, jakby dopadły go poważne wątpliwości. Baranki zjadają krzewy, prawda? Tak, to prawda. O, to się cieszę. Nie rozumiałem, dlaczego to takie ważne, że baranki zjadają krzewy, ale mały książę dodał. Czy zatem zjadają też baobaby? Zwróciłem małemu księciu uwagę, że baobab to nie krzew, tylko drzewo wielkie jak kościół i że nawet gdyby zabrał ze sobą całe stado słoni, i tak nie dałoby rady jednemu baobabowi. Myśl o stadzie słoni rozśmieszyła małego księcia. Trzeba by poustawiać jedne na drugich. Zauważył jednak mądrze. Baobab, zanim urośnie, najpierw jest malutki. Słusznie, ale dlaczego chcesz, żeby twoje baranki zjadały małe baobaby? Odpowiedział, jak to dlaczego? Jakby chodziło o rzecz oczywistą. Musiałem wytężyć umysł, żeby samodzielnie zrozumieć tę kwestię. Otóż na planecie małego księcia, tak jak na wszystkich planetach, rosły pożyteczne rośliny i chwasty. Czyli znajdowały się tam również nasiona pożytecznych roślin i chwastów. Ale nasiona są niewidoczne, śpią ukryte w glebie do czasu, aż któryś z nich weźmie chętka, żeby się obudzić. Wtedy takie nasiono się wypręży i z początku nieśmiało wypuszcza ku słońcu nieszkodliwą łodyżkę. Jeżeli to jest łodyżka rzodkwi lub róży, można pozwolić jej rosnąć jak chce. A jeżeli to chwast, trzeba wyrwać go zaraz, gdy się go rozpozna. Otóż na planecie małego księcia znajdowały się groźne nasiona. Nasiona baobabu. Gleba planety była nimi zasypana. Tymczasem, jeżeli weźmiesz się za takie baobaby za późno, już nigdy się ich nie pozbędziesz. Zarosną całą planetę, przebiją ją korzeniami. I jeśli planeta będzie za mała, a baobabów za wiele, doprowadzą do jej rozpadu. To kwestia dyscypliny, powiedział mi później mały książę. Po porannej toalecie należy zadbać o higienę planety. Trzeba narzucić sobie zwyczaj regularnego wyrwania baobabów. Zaraz, gdy dadzą się odróżnić od krzewów różanych, do których są bardzo podobne, kiedy są młode. To bardzo nudna, ale i bardzo łatwa praca. Pewnego dnia poradził mi, żebym się przyłożył i zrobił ładny rysunek, aby porządnie wbić to do głowy dzieciom z mojej planety. Jeżeli kiedyś wyruszą w podróż, powiedział, to może im się przydać. Niekiedy można bez szkody odłożyć jakąś pracę na później, ale w przypadku baobabów zawsze kończy się to katastrofą. Znałem planetę, której mieszkaniec był leniwy. Zlekceważył 3 krzaki. Narysowałem tamtą planetę zgodnie ze wskazówkami małego księcia. Nie lubię przemawiać tonem moralisty. Zagrożenie powodowane przez baobaby jest jednak tak mało znane, a ryzyko grożące temu, kto zabłąkałby się na asteroidzie, tak duże, że tym razem wyjątkowo nie będę powściągliwy i powiem: dzieci, uważajcie na baobaby. Napracowałem się bardzo nad tym rysunkiem właśnie po to, by ostrzec swoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem, które groziło im od dawna, podobnie jak i mnie, choć o nim nie wiedzieliśmy. Lekcja, którą chciałem dać, była tego warta. Spytacie może, dlaczego inne rysunki w tej książce nie są równie wspaniałe jak te z baobabami? Odpowiedź jest prosta. Próbowałem, ale mi nie wychodziły. Kiedy rysowałem baobaby, kierowało mną poczucie, że sprawa jest bardzo pilna. Na dzisiaj to już koniec. Słodko.